Cześć Wam kochani, witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony Marta, kanał Million Lashes i ja Was zapraszam, to jest taki totalnie bonusowy film, nie miałam nawet na niego za bardzo czasu, ale słuchajcie, jestem tak zaganiana dzisiaj, już załatwiłam milion rzeczy, no i przyszła mi paczka. I tak sobie zaczęłam ją otwierać i tak myślę, kurczę, ale to fajnie by było nawet taki krótki film na wtorek Wam puścić, nagrać go i po prostu Wam puścić, a że jestem przed samym wyjazdem i jestem w trakcie nagrywania też, słuchajcie, Wam tego filmu, tego z kosmetyczką wyjazdową oraz od razu pokażę Wam mój makijaż, który na wakacjach robię, to pomyślałam, że dobra, już jakoś tam to zmontuję, dam radę, nie? No, co mam nie dać rady? No, dam radę. Także, kochani, jeżeli temat pędzli interesuje Was, no to pokażę Wam, co kupiłam. Dobra, to tak. Kupiłam pędzle, słuchajcie, marki Many Brushes. To jest marka, w ogóle to jest, oni mają sklep. I w tym sklepie są do kupienia różnego rodzaju rzeczy dla makijażystów tak naprawdę. I oprócz tego, że kupiłam sobie te pędzle, to jakiś czas temu kupiłam sobie też, a jeszcze tego nie wykorzystałam, bo jakoś nie miałam kiedy, ale kupiłam sobie też taki właśnie na palec. Słuchajcie, nakładacie i tym sobie mieszacie jakieś produkty, może tworzycie coś, czy nowy kolor, czy cokolwiek. Takie fajne właśnie, no dla makijażysty super. Zresztą dla kogoś, kto się dużo maluje, jakieś tworzy różne rzeczy, na przykład ma cienie kremowe, które chce zmieszać, stworzyć jakiś inny kolor, to myślę, że to jest po prostu świetne. Czy nawet zwykły korektor, żeby go po prostu nie niszczyć, bo ma być używany na kilku osobach, to też jakby spoko, ale oprócz tego mają profesjonalne pędzle i takie właśnie pędzle, ja kupiłam Many Brushes Premium, zestaw 27 profesjonalnych pędzli do makijażu. Ja już, moja kolekcja troszeczkę tych pędzli liczy generalnie, to są same pędzle do makijażu oka, natomiast tu nie mam Wam jak pokazać, jest druga tura do makijażu twarzy. Bardzo dużo się pozbyłam, wyrzuciłam, bo podczas mycia okazało się, że już są tyle razy myte, że nie nadają się. To przyszło, słuchajcie, w takiej kosmetyczce, więc mega mi się to podoba. Dostałam też do tego, słuchajcie, beauty blender, oczywiście no, sponge po prostu, gąbkę, jak mam to otworzyć. I zobaczymy sobie, jaka ona jest. Oczywiście, o, póki co wydaje się bardzo, bardzo fajna. Zobaczymy, jak namoczymy, jak się będzie zachowywała. Ja mam makijaż, więc ja żadnego makijażu teraz robić nie będę, tylko po prostu pokażę Wam te pędzle. Część jest pędzli syntetycznych, część jest pędzli naturalnych z różnego włosia. I one są tu poopisywane. Natomiast czy to jest ta, tak, tu jest poopisywane, czy to jest naturalne, czy nie. I teraz, te, które są syntetyczne, to jest wszystko rozplanowane, słuchajcie, w tych pędzlach. I teraz ja może Wam wyjmę je. To jest wszystko rozplanowane, ponieważ są produkty, które nie lubią naturalnego włosia, którymi lepiej jest nakładać, które lepiej jest nakładać syntetycznym pędzelkiem. I właśnie to jest tak skonstruowany zestaw pędzli, że celowo i są syntetyczne i pędzle naturalne z koziego włosia, dlatego że po prostu stricte są opisane jako przeznaczone do pewnych rzeczy. No i Many Brushes po prostu ustawiło taki standard u makijażystów, którym co najlepiej się nakłada. Przejdziemy może sobie przez na razie same duże pędzle, czyli takie makijażowe. W ogóle powiem Wam, że jestem mega zajarana tymi pędzlami. Bardzo się cieszę, że w końcu je kupiłam. One kosztują generalnie 500 cały ten zestaw. Ja myślę, że to nie są jakieś ogromne pieniądze. Embrasze są zdecydowanie dużo droższe, nie? A naprawdę są przepięknie wykonane. Zobaczcie sobie, czerwone, takie lakierowane rękojeść. Tutaj jest
złota, jakby taka skówka, ale to jest wszystko przepięknie i bardzo dobrze wykonane, słuchajcie, naprawdę. To jest nie do porównania, jak to jest po prostu wykonane. To jest nie do porównania, absolutnie, z niczym. Naprawdę, to jest przepięknie wykonane. I teraz, to jest pędzel, słuchajcie, MBP01, to jest akurat wegański pędzel, czyli syntetyczny, smooth touch, duży pędzel do pudru. I tak, myślę, że on będzie bardzo fajny do pudru, chociaż ja nie używam, mogę do bronzera, do różu użyć, jakby nic nie stoi na przeszkodzie, nie? To. Dalej, kolejny pędzel sobie wezmę i to jest, słuchajcie, pędzel Smooth Touch MBP05. 05 i to jest też wegański, profilowany pędzel do konturowania. I słuchajcie, on jest dziwny. On jest tak wyprofilowany, zobaczcie, ścięty z każdego boku, czyli taki kwadrat. I jeszcze tu do góry. Naprawdę to może być coś fantastycznego. I w miarę w tym wszystkim jest puchatość jeszcze tego pędzla. Świetne. Po prostu przepiękny pędzel. Dalej. To jest Embrush 08. I ten 08 też jest wegański. Te główne do twarzy są, słuchajcie, jednak wegańskie, nienaturalne. Smooth. Nie, 08, poczekajcie, to jest Straight Fibers i to jest pędzel do podkładu. I tak, to może być pędzel do podkładu. To tak jak kiedyś używało się tych płaskich. Teraz się już nie używa takich pędzli. Takie pędzle bardzo płaskie używa się natomiast do maseczek i ja uwielbiam się takimi maseczkować, więc myślę, że chętnie do tego będę go używała. Tym bardziej, że jest dosyć duży, więc bardzo szybko pójdzie nakładanie maseczki, bo ja mam taki wąski, ale mały, nie? Dalej, poczekajcie. Do czego to może być? Jest to, do oczu jest za duży. W sumie ten też taki, no ten jeszcze w miarę. Ale ten do oczu jest za duży. I to jest, słuchajcie, też Smooth Touch. To jest 07. Syntetyczny. Pędzel do rozświetlacza. Aha, czyli widzicie, większość pędzli do twarzy, którymi nakładamy różnego rodzaju pudrowe i kremowe rzeczy, ale do cery, do twarzy, to jednak syntetyki. Podejrzewam, że po prostu lepiej nabierają produkt. To jest 0,7. No, jest taka dosyć duża. Spoko. Dalej, tu jest taki fajny pędzel, słuchajcie, ścięty, to już ja wiem, że dla mnie i w ogóle dla mnie też idealna wielkość, jak widać, już wiem, że taki do konturowania będzie super i to jest 06 i też jest wegański Smooth Touch, ścięty pędzel do różu i bronzera, tak, i dla mnie to jest do bronzera idealne, ja po prostu takimi najlepiej mi się obsługuje. Każdy ma inaczej, ja mam taki. To jest na 100% do rozświetlacza i właśnie ten pędzel też zobaczyłam, to jest MBP11, to jest już włosie kozy, czyli naturalny i wachlacz do rozświetlaczy. I on jest po prostu, słuchajcie, idealny. Ta wielkość właśnie jest idealna, bo ja mam jeszcze taki, słuchajcie, nie wiem czy teraz, bo ostatnio taki z Chin, chiński, on nie jest taki aż dobry, bo jest troszeczkę, ma za mało tego usztywnienia. Tu jest idealne usztywnienie, więc będzie bardzo fajnie, myślę. No będziemy to sprawdzać, na mnie oczywiście. I teraz się nie rozwodzę, tylko Wam opowiadam, jakie tu są jeszcze pędzle. To jest, słuchajcie, pędzel, który jest bardzo zbity, jest płaski i ma bardzo krótkie włosie. Wydaje mi się, że też takim, tylko że długo by się nakładało, bo jest dosyć mało, ale podkład. To jest Many Brush 09. 09 to jest tak, to jest, słuchajcie, Capra Gold. Nie wiem za bardzo, bo tam jest Premium Gold, to jest Capra Gold. To jest jakiś kozie, ale włosie kozy, ale nie wiem jakiej. Pędzel do rozcierania i produktów mineralnych. Do rozcierania i do produktów mineralnych.
No tak, no bo on jest taki właśnie, krótkie włosy, zbity jest bardzo fajny, słuchajcie. Mega. I mimo, że jest z kozy, to czasami różnie bywa, tak jak z tymi na przykład klawiera, one są dosyć ostrawe, natomiast te są naprawdę bardzo przyjemne. Pięknie one w ogóle wyglądają. Także mega. To jest, słuchajcie, pędzel bardzo dziwny. Jest tak tutaj ścięty. To jest fajny dopiero pod nawet tu. Czy tu zapudrować? To jest fajny do pudru. To jest 02, słuchajcie, i to jest z kozy, naturalne. Ścięty pędzel do suchych produktów. Puder moim zdaniem też. No, byłby świetny. Elegancki. Nie mam takiego właśnie. Niektórych, w większości nie mam nawet takich, słuchajcie, pędzli. To są pędzle inne niż te, z którymi ja się spotykałam i które mam. Więc bardzo chciałam mieć. O, to też będzie z kozy. 03. Tak, z kozy. Mały pędzel do pudru. No, świetny. Jest bardziej taki, słuchajcie, spłaszczony. Ale jednak fluffy. I tak tutaj sobie wszędzie. Piękne. Fantastyczne, no. Fantastyczny, słuchajcie. Dobra, i ostatni z takich do twarzy, słuchajcie, to został jeszcze 04 i ten 04 to jest wielozadaniowy spłaszczony pędzel, tak, jest spłaszczony i on oczywiście jest z naturalnego włosia i jest mniej troszkę puchaty niż ten jest taki bardzo puchaty, ten jest trochę mniej bardziej zbity, no i wielozadaniowy, no tak, można nim tak naprawdę wiele rzeczy załatwić, no właśnie o to chodzi, że ja, słuchajcie, ani jednego z tych pędzli nie mam. No oprócz tych ściętych, tak? Ale on też jest taki wyjątkowy, jest miękki. To żadnego z nich tak naprawdę nie mam. To będą moje takie pędzle, wiecie, do właśnie specjalnych zadań. Dobrze, przejdźmy do tych pędzli szybciutko do oczu, bo to ma być bardzo krótki filmik, a ja się rozgaduję. Do oczu. To jest jakaś taka, słuchajcie, miotełka i ta miotełka to jest 13 i jest wegańska, pędzel do blendowania. No. Idealna wielkość. Także super. To z kolei jest 22 i to jest Grace z wiewiórki. Squirrel Hair. Z wiewiórki. Tak? Tak myślę. Poprawcie mnie najwyżej, bo nie wiem. Pędzel do rozcierania. Ale on jest taki niby puchaty, ale jak się go tak... Ale jest fajny. Ale jak się go tak dotyka, to jednak ma się takie wrażenie, że można coś takiego porządnego wyrysować na oku. Bardzo fajny pędzel. Świetny. Czasem właśnie niektórych wymiarów mi brakuje. Zaraz Wam też powiem. O, to jest, będzie bardzo dobry na dolną powiekę. I to jest, słuchajcie, 18. I 18 to jest z konia, z tego, nie z konia, pony. To z małego konika, tak? Pędzel ołówkowy. No, taki będzie idealny tu po prostu, bo on będzie trzymał i rysował cień dokładnie, malował cieniem dokładnie w miejscu, w którym chcecie. To są moje też takie specjalne zadaniówki do właśnie na przykład tu, żeby rozdymić kredkę, albo jak chcę tylko idealnie załamanie, albo jak chcę dolną powiekę, ale tak bliżej, bo on jest taki płaski, widzicie? Ja bardzo lubię takie pędzle. To jest 19 i to jest też z tego konika. Mniejszy, płaski pędzel do cieni. To jest do korektora raczej, pędzelek, taki właśnie płaski, języczkowy, to raczej 15, wegański, płaski pędzel do korektora, mówiłam. Tak, ja nie do końca lubię, ale korzystam czasami, jak chcę bardzo małą ilość nałożyć, to właśnie pędzelkiem. Dobrze, dalej, tu jest bardzo dużo takich malutkich, precyzyjnych pędzelków. To jest 23, wygląda tak, to jest kulka dokładnie, kulkowy i to jest, słuchajcie, pędzel kulka po prostu.
Pędzle kulka to są najlepsze pędzle, kochani moi, do budowania koloru na powiece. Jeżeli chcecie, i to w zależności, to jest mała kulka, więc wybudujecie dokładnie w załamaniu kolor. Natomiast jeżeli chcecie, żeby kolor się Wam budował powyżej załamania, to ta kulka Wam nie wystarczy. Im większa kulka, wtedy tym lepiej i dopiero później jest rozcieranie. Także do budowy koloru, kiedy nie rozcieramy, tylko dokładamy, kulki są najlepsze. Ja to widzę, że jak wyglądam jak dziecko wojny, ale uwierzcie mi, co ja dzisiaj... Boże, co ja dzisiaj musiałam przejść? Ja w ogóle jestem na takich obrotach, że ja nie wiem, jak ja w ogóle jeszcze funkcjonuję. Mam wrażenie, że jakby ktoś mi pozwolił teraz iść spać, to bym spała chyba, słuchajcie, do rana. A jest wczesna godzina. Jest jeszcze wczesna godzina. Dobra, to jest, słuchajcie, pędzelek. Oj, nie będę tego zdejmowała, ale to jest taki malutki, płaski. Moim zdaniem to jest do pomadek, do ust. Nakładania pomadek. 26. Pędzel do ust. Mówiłam, wegański. No, mam takie i używam. Wbrew pozorom używam. Jak robię ombre, to robię to tylko pędzelkami. To jest taka malusieńka kulkomiotełka 20, to jest numerek i to jest wegański pędzel kulka do punktowego nakładania cieni. No, kulki generalnie są do właśnie takiego punktowego nakładania cieni. To jest coś rewelacyjnego, ponieważ ja, słuchajcie, kupiłam sobie takie pędzelki malarskie. One wyglądają mniej więcej tak, są z taką nakrytką, to już dawno kupiłam. I do precyzyjnego malowania, tylko że tu, o widzicie, one mi się tak trochę roztapierzają. I czasami mimo wszystko nie rysują mi tak idealnie czegoś, jakbym chciała. I tu jest trochę taki pędzelek, a mam taki też jeden gdzieś, jakbym go znalazła, to by było dobrze. Właśnie on się nie roztapierza za bardzo, słuchajcie, jest zbity, jest tego dużo i jest bardzo twardy. Przy nacisku się nie roztapierza. Myślę, że to będzie właśnie pędzelek do zadań specjalnych. Super. I on jest, to jest 27, jest wegański, oczywiście precyzyjny pędzelek do eyelinera. Ja do eyelinera akurat takich nie bardzo używam, ale właśnie do, jak malujemy coś w CatCrease i chcemy coś jeszcze dokładnie wyrysować, to to jest świetne. To jest, słuchajcie, pędzelek, już taki pędzelek mam i to jest świetny pędzelek do odcinania, na przykład przy CatCrease'ach, do czyszczenia, odcinania sobie tu powieki, do odcinania tu czegoś. To jest po prostu świetny pędzelek do odcinania. 24 to jest wegański i płaski pędzel do brwi. Płaski pędzel brwi. No nie, ja do brwi tak tego nie używam, ale do odcinania CatCrease'a już tak. Dobra, dalej słuchajcie, mamy taki pędzel miotełkę, dosyć dużą, troszeczkę dla mnie zazbita na rozcieranie górnej części powieki i to jest Capra Gold Hair, czyli znowu ta taka, to jest naturalne włosie i to jest 12. I to jest miotełka do blendowania. Dla mnie troszeczkę jest ta miotełka za mocna do blendowania, ale wypróbuję. Wypróbuję w no jakimś najszybszym makijażu będę. Na pewno korzystała z tych pędzli. Dalej to jest, słuchajcie, już taki naprawdę kulka, ale taka mega precyzyjna. I to jest 21 syntetyk. I to jest mniejszy pędzel typu pencil brush. No. Też takie właśnie do rozcierania, jakiś kredek, jakiś czegoś. Tak, dokładnie, to idealnie. Idealny pędzelek. To jest, słuchajcie, dosyć formułę ma taką płaską, a jest przeogromnym pędzlem. I ja mam w sumie też taki pędzel i do niczego go nie używam. Gdzieś tutaj miałam, o. I do niczego, to jest Jessapa. I do niczego go nie używam, no bo do czego można taki pędzel użyć? No nie wiem za bardzo, możecie mi podpowiedzieć. On tutaj jest napisane, że jest, to jest w ogóle naturalne włosie i on, nie, wegańskie, przepraszam, i pędzel do pudrowania okolic oczu. I teraz, właśnie tamten kiedyś też używałam jako do pudrowania okolic oczu.
Pomijam fakt, że ja to raczej robię, znaczy tak, inaczej, robiłam zawsze to gąbeczką, więc nie byłam zadowolona z tego efektu, ale ostatnio już tego gąbeczką nie robię. I mam tu taki pędzelek chiński, właśnie aż puder wyleciał, który jest bardzo fluffy i jest taki dosyć mały. I to jest najlepszy pędzel, moje odkrycie ostatnio. I myślę, że z tego też pod oczy nie będę korzystała, bo za dużo mi pudru nałoży. A ten właśnie w niego się wbija tak jak w taki fluffy i on tak delikatnie okolice oczu mi pudruje, że ona nie jest w ogóle sucha. Ona dzisiaj jest tak przypudrowana i ona nie jest w ogóle sucha, ale jednak korektor jest już usztywniony. Więc akurat z tego pędzelka, nie wiem, muszę znaleźć jakiś pomysł na ten pędzel. Jeżeli Wy macie, to dajcie mi koniecznie znać. Zostały 4 pędzelki, więc już się śpieszę, już kończymy. I to jest, słuchajcie, 16 Duo Fiber. I to jest oczywiście wegański, precyzyjny pędzel typu Skunks. To jest taki właśnie, że ma takie wypustki. To jest taki Skunks. To jest też Skunks. Już muszę umyć. Ale go nie używam teraz, bo drugi wziąłam. I to jest tylko taka malusieńka wersja. I powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, do czego takiego Skunksa można używać. Nie mam zielonego pojęcia. To też możecie mi dać znać, bo nie wiem. Dalej to jest taka fajna, fantastyczna, precyzyjna miotełka. To jest też załamanie powieki, coś rewelacyjnego. To jest w ogóle też wiewiórki i to jest 17. To jest precyzyjny, płaski pędzel. Tak, nim to już wszystko wyrysujecie, gdzie, co tam, no fantastyczne jest. Z takich pędzli uwielbiam korzystać. Mam też taki na przykład pędzelek, on jest bardziej okrągły, ten jest płaski, więc jeszcze fajniejszy. Z Hulu, to jest Easy Blend P156, ale długość jest ta sama, uwielbiam z takich pędzelków korzystać. Tym bardziej, że ja wiecie, czasami robię właśnie takie kombinowane te makijaże i wbrew pozorom u mnie dosyć dużo idzie tych precyzyjnych. I to jest, słuchajcie, formuła pędzla, którą ja uwielbiam. Dlaczego? Dlatego, że on wchodzi Wam pod załamanie, troszeczkę nad i rozciera jednocześnie Wam, blenduje Wam jednocześnie cień i mało tego, tu ma płaskie, więc tu precyzyjnie i dużo cienia nałożycie z taką pigmentacją, jaką chcecie. Jeżeli to robicie zbyt puchatym pędzlem, no to ciągle tracicie tę pigmentację. Ja czasami tak robię. Nakładam coś bardzo puchatym pędzlem, taką wręcz miotełką, po to, żeby uzyskać ultra wyblendowany i delikatny makijaż. Ale jak już chcę, żeby kolory były widoczne, to to jest najlepszy pędzel ever. Płaski, ale puchaty. I ja Wam powiem, to jest 14. To jest wegański i to jest płaski pędzel do cieni. Tak, to jest najlepszy. I ja na przykład takich mam trochę i jak właśnie chcę jakiś taki cień nałożyć, coś wybudować, to ja tylko z takich pędzelków, słuchajcie, korzystam. A ten jest o tyle jeszcze lepszy, bo te są troszeczkę za krótkie, a ten jest taki właśnie jeszcze dłuższy. Fajniej tym się po prostu pracuje, więc rewelacja. Tych pędzelków to w ogóle dla mnie mogłoby być najwięcej, powiem szczerze. No i pędzelek, o, właśnie miałam Wam powiedzieć, że jest jeden w końcu pędzelek, który używam do brwi i jest to, już Wam śpieszę powiedzieć, tylko gdzie on kurczę jest, i jest to pędzelek Hulu P44, to jest najbardziej płaski pędzelek ever. I teraz to jest chyba drugi najbardziej płaski pędzelek ever. Ponieważ zobaczcie, jaka jest różnica między na przykład takim ściętym pędzelkiem, mam nadzieję, że Wy to widzicie, między na przykład takim ściętym pędzelkiem. Rozumiecie? Tu narysujecie dokładnie w tym, o Jezu, on jest idealny. I on jest jak Hulu P44, to jest 25. skośny pędzel do eyelinera i brwi. I po prostu tym idealnie brwi wyrysujecie i macie nad tym kontrolę. Bo tam do eyelinerów, no to różnie, ale też, no jakby macie nad tym kontrolę. To są najlepsze
słuchajcie, pędzelki są ultra cieniutkie, w przeciwieństwie do tego, co Wam właśnie pokazałam. To są dopiero dwa, które mam. Zobaczcie nawet ten. One są zbyt puchate. Rozumiecie? To jest też, to jest właśnie też ważne, no, w pędzlach. Fajnie, że ma osłonkę, więc nie będzie się jakoś tam brudził ani nic. Także kochani, 27 profesjonalnych pędzli, przepięknie wyglądających, zaraz z nimi zrobię porządek, przepięknie wyglądających. Zresztą widziałam na wielu kanałach, które oglądam beauty, że naprawdę korzystają z tych pędzli i one przepięknie wyglądają. Tu mają wszędzie te M od Manny Brushes. I przepięknie wyglądają, gdzie ma być włosie, jest włosie, gdzie lepiej syntetykiem jest syntetyk, bo tak są zaprojektowane. To już Wam podpowiada też w przyszłości, jak zamawiać pędzle, to do czego, jaki lepiej się zda, wiecie? Można się już tym kierować, dlatego ja tę listę sobie zostawiam, bo to było właśnie na tym, że tak powiem, to sobie zostawiam, bo to już można potraktować jak taki właśnie, jak taką listę do zakupu pędzli w przyszłości. Czyli, bo nie zawsze te naturalne jest takie super, nie? Jednak syntetyki do wielu rzeczy są dużo, dużo lepsze. Ja nie wiem, ile ten film trwa. On miał trwać 3 sekundy, ale chyba on 3 sekundy nie trwa. Ja Was serdecznie przepraszam, że ja jestem taka gaduła i w ogóle nie umiem się ogarnąć, ale taki chciałam Wam film nagrać. Przy okazji trochę Wam też poopowiadałam, co, jaki lubię, do czego. Może nie skupiałam się nad każdym, ale jednak coś Wam poopowiadałam. Jeżeli zaczerpiecie jakąś wiedzę dla siebie z tego, albo być może te pędzle Wam się spodobały i chcecie w nie zainwestować, nie musicie kupować takiego zestawu za 500, możecie kupić pojedyncze, które Wam się faktycznie bardzo spodobały. Są tu wyjątkowe pędzle, szczególnie te do twarzy, mega wyjątkowe, słuchajcie, pędzle, które pojedynczo, jak sobie kupicie, to też w końcu taki zestaw Wam się uda zebrać. Może nie cały, tylko dokładnie taki, jak potrzebujecie. Więc oby Wam się ten film do czegoś przydał. A ja, słuchajcie, kończę. Żegnam się z Wami. Buziaczki!